No i doszliśmy do jednego z moich ulubionych ćwiczeń, a więc zdjęcie, założenie maski pod wodą. Ty patrz na mnie, teraz zdejmę, przytrzymam maskę. Czy to jest jasne? Okej, uwaga. I bierzemy wdech. Spokojnie oddychamy. Uspokajamy się przed realizacją ćwiczenia. Zalewamy maskę. Ściągamy maskę. I chwytamy maskę oburącz. Nie puszczamy maski. Tego nie robimy. Nie obkręcamy maskę, bo te paski się później wywijają, więc pokazujemy, że tego nie robimy. Maskę trzymamy po ściągnięciu, po prostu zawsze trzymamy ją oburącz, tak żebyśmy mieli pewność, że jej nie zgubimy. Znajdujemy miejsce, gdzie jest nosek, aby mieć pewność, że nie założymy maski do góry nogami. Wydaje się to zabawne, ale się zdarza. Zwracajmy uwagę na ten pasek, żeby on się nie wywijał, bo on też źle później układa maskę, maska się lubi rozszczelnić. A więc odpowiednio układamy paseczek maski, zakładamy maskę na twarz, odpowiednio spokojnie oddychamy, głowę układamy do góry, bierzemy delikatny wdech i oczyszczamy maskę poprzez wdmuchnięcie powietrza do maski nosem.